Witamy Was w czwartym odcinku naszego Sowiego vlogu. Będę mówił głośno, żeby mnie było słychać. Jesteśmy w najprawdziwszej karpackiej puszczy. Słuchajcie, jesteśmy w Gorczańskim Parku Narodowym. Naprawdę prześliczne miejsce. Wybraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby nakręcić super fantastyczny odcinek i coś opowiedzieć krótkiego na naszym vlogu o tym, po co tutaj żeśmy przyszli. Maciek, co żeśmy przyszli? Czego dzisiaj szukamy tutaj? I znaleźliśmy, bo musimy podkreślić, że słuchajcie, po godzinie marszu znaleźliśmy samicę i jelenia. Dzień, tak, jelenia też, ale znaleźliśmy przepiękną samicę. Dzięcioła. Jakiego? Czas tego. Brawo, znaleźliśmy, słuchajcie, piękną samicę. Pokręciliśmy jej, no, zrobiliśmy jej mnóstwo zdjęć. Maciek też kręcił. Nakręciliśmy super fantastycznych przynajmniej 4 minut o najrzadszym naszym dzięciole. Słuchajcie, dlaczego on się nazywa trójpalczasty, to już myślę, że każdy z Was będzie wiedział, bo ma 3 palce. Wszystkie nasze dzięcioły mają 4 palce, ten ma tylko 3 palce. I słuchajcie, Wikipedia podaje, że w całym naszym pięknym kraju, od morza aż po Tatry, jest tylko 200 parlęgowych, czyli około 400 tych dzięciołów. Dzisiaj Maciek miał okazję pierwszy raz, i Adam chyba też, pierwszy raz w swoim życiu zobaczyć najrzadszego i moim zdaniem najpiękniejszego dzięcioła, właśnie dzięcioła trójpalczastego. Obserwowaliśmy samicę, samca nie udało się nam dzisiaj znaleźć, ale przejdziemy się, słuchajcie, na niego pewno jeszcze w przyszłym tygodniu, bo my sobie teraz siedzimy gdzieś tam przy potoku, nie widać ani nie słychać tego, że górą wiatr tam w porywach ma pewno do 80 czy tam do 100 km na godzinę i ciężko się nam go tam szukało, bo utrudnia nam to naprawdę mocno wiejący wiatr. Ale opowiemy Wam o tym, Adam piękne sceny kręcił, o jego biotopie, o tym z jakim biotopem on jest związany i dlaczego, słuchajcie, obumarłe świerki są jego domem. My sobie z Maćkiem teraz siedzimy, słuchajcie, na takim świerku, który kiedyś tam, słuchajcie, spadł, bo to jest jakiś chyba wiatrołom, tak mi się wydaje. Słuchajcie, to jest jego świat, to jest jego życie. I w miejscach, w którym prowadzi się gospodarkę leśną, nie znajdziecie tego dzięcioła. Głównym miejscami, które on zamieszkuje, to słuchajcie, oprócz Puszczy Białowieskiej, czyli takich 100% miejsc, gdzie możemy go zobaczyć, to są właśnie całe Karpaty. U nas w Gorcach, na stronie Gorczańskiego Parku Narodowego, możecie sobie poszukać informacji. Są tam takie zapiski robione przez pracowników parku o tym, jak oni inwentaryzują zwierzaki, które mieszkają w Gorczańskim Parku Narodowym. I możecie sobie poszukać informacji, ile tych ptaków zamieszkuje Gorczański Park Narodowy. I możecie sobie potem usiąść na goglach i zobaczyć sobie mapy, albo sami otworzyć jakąś papierową mapę i porównajcie sobie, żeby Wam tak ładniej było określić, od Krościenka nad Dunajcem po Babią Górę i pomyślcie sobie, że mieszka tam 8 takich małych ptaków, 8 takich dzięciołów, Maciek, wyobraźcie sobie, a my żeśmy dzisiaj znaleźli jednego z nich. To jest prawie jak wygrana w totorodka, nie? Jakbyś sobie tak wziął ten wielki odcinek, można byłoby go kiedyś przejechać samochodem. Od zachodu na wschód albo na odwrót i popatrzcie sobie czasami na Gorce i pomyślcie sobie, że mieszka tam 8 takich ptaków, a my mieliśmy dzisiaj przyjemność, ile było od nas, 6-7 metrów, ta samica pięknie sobie żerowała, mieliśmy ją na wyciągnięcie ręki i możemy teraz też Wam pokazać i zachęcić Was do tego, że jak będziecie kiedyś szli tam gdzieś po Gorcach i usłyszycie, jak będzie, na pewno nie będzie słychać, jak będzie gdzieś tam stukał dzięcioł, żeby się gdzieś tam właśnie obrócić, poszukać go w koronach drzew. Nasza samica na ilu metrach? Może na 5, na 6 metrów żerowała, ale pokażemy Wam też mnóstwo zdjęć na naszym vlogu, a potem Wam pokażemy, słuchajcie, piękny materiał o tym, jak one żerują. Postaramy się ich też nagrać, żeby Wam pokazać w naturalnym środowisku samca, samicę i pokażemy Wam też jedną z dziupli, którą znalazłem 3-4, może z 5 lat temu, gdzie właśnie trójpalczaki wyprowadzają młode. Zobaczycie, może uda się nam nagrać, słuchajcie, albo wczesnym rankiem, albo późnym popołudniem ten czas, kiedy one wracają na odpoczynek do tej dziupli. I myślę, że to wszystko też, nie? Super było? Jak? Podobało się, Maciek? Mhm. No, mamy, nie? Będzie.